będą nam towarzyszyć cytaty ze świętych i doktorów Kościoła o grzechu sodomskim. Święty Augustyn, największy z ojców Zachodu, jeden z wielkich doktorów Kościoła, w swoich słynnych wyznaniach w ten oto sposób potępia homoseksualizm. Grzechy przeciw naturze, jak te, które popełnili sodomici, wszędzie i zawsze zasługują na potępienie i karę. Choćby je popełniały wszystkie ludy, wszystkie byłyby na mocy prawa Bożego uznane za tak samo zbrodnicze. Bóg bowiem nie stworzył ludzi do tego, żeby się sobą w taki sposób posługiwali. Kiedy wspólną naturę, której On jest twórcą, bruka się przewrotną namiętnością, zarazem pogwałcona zostaje wspólnota, jaka powinna nas łączyć z Bogiem. Tajemnica druga, radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Owoc tej tajemnicy jest miłość bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo.